Siemanko, z tej strony Forever i dzisiaj będziemy kontynuować naszą serię dotyczącą najlepszych znanych mi spotów na plant bomby na mapach CSGO. Oprócz samych miejsc na plant będę starał się wyjaśnić, na co dokładnie jest to plant oraz z której pozycji najlepiej tą pakę bronić. Seria została naprawdę dobrze przez was przyjęta, więc czemu by jej nie kontynuować? Za nami są już mapy Demiras i Dedas 2, którą ostatnio prezentowałem i dzisiaj zamienimy się jedną z moich ulubionych map, czyli The Overpass, i zaczniemy sobie najpierw od Bombside'u A. Zaczynając standardowo, mamy pierwszy plant, który jest wam bardzo dobrze znany, a mianowicie jest to plant na banan, kible oraz long. Taką paczkę najlepiej jednak broni się z banana i kibli, zmieniając co chwila pozycję, ponieważ na longu zaś, jeśli ceteki nas dojadą, to nie mamy nawet możliwości schowania się przed nimi. Kolejny plant jest bardzo fajny, ale niezbyt często używany. Plant ten jest idealny na bank i schody oraz po części long. W przypadku longa sytuacja jest taka sama jak poprzednio. Przy tym plancie możemy sobie pomóc rzuconym na pałę tak zwanym mołotowem odbitym od śmietnika, który będzie palił pakę i broniącego ją ceteka. Trzeci plant jest plantem użytecznym, jeśli mamy sporo czasu, żeby dobrze się do niego ustawić. Nie jest to jedyny kamień oczywiście, pod którym można ustawić pakę. Plant, który widzicie na swoich ekranach, jest bardzo dobry na bank, z którego możemy bronić paki i w razie potrzeby posłużyć się mołotowem. Kolejny plant jest przeze mnie rzadko stosowany, ale jest przydatny. Najlepiej plantować pakę, kiedy schody mamy zasmokowane, i jest to plant na wszystkie dostępne pozycje na tym sajdzie. Najlepiej pilnować paki ze schodów oraz z zakwietnika. Z longa też można pilnować paki, ale wiecie czemu tam nie polecam się ustawiać. Natomiast przeciwnika możemy zaskoczyć, ustawiając się w banku i rzucając mu mołotowa odbitego od ścianki, który będzie idealnie palił nam pakę. Teraz przechodzimy do bombside'u B i pierwszy plant jest bardzo rzadko używany. Ja osobiście w ogóle go nie używam, bo przeważnie nie ma czasu na ustawianie się pod niego, ale jak widzicie, bomba jest umieszczona w wiadrze i jeśli dobrze pakę umieścicie, nie będzie widać tego światełka od paki. Plant ten jest bardzo dobry na wodę oraz na shorta. Następny plant jest wam również bardzo dobrze znany. Jest to standardowy plant na wodę oraz short. Będąc na shorcie, można rzucić sobie mołotow, który odbija się od tak zwanego dilda, którego ja tak nazywam. I taki plant może być zwodniczy, ponieważ CT nie spodziewają się nas od strony ABC czy tuneli. No i możemy sobie stamtąd rzucić bardzo przydatnego mołotowa, który pali pakę i może kupić nam naprawdę bardzo dużo czasu. Ostatni plant według mnie jest najlepszy i jest on bardzo dobry na wodę od strony monstera oraz na short. Ale najlepszym miejscem na obronę tej paki okazuje się być gniazdo. Dzięki serdecznie za poświęcony czas i całe wasze wsparcie w postaci kciuków w górę pod tą serią. Tymczasem to wszystko z mojej strony, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie jak zwykle Forever Young i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!